Dlaczego ja się znalazłem w barierze i w dodatku za dymiarzami z Brawl Stars? O, witaj Didi, musimy się stąd wydostać, bo tutaj jest strasznie ciasno, a ja jestem mega głodny. Ja nie mogę, jestem w barierze ze Spike'em i El Primo! Tylko chciałbym się stąd wydostać, bo nie lubię być uwięziony w klatce, a nie mogę tej bariery opuścić. Spike, czy masz pomysł, jak możemy opuścić tą barierę? Tutaj masz obrazek, żeby wyłączyć tą barierę, tylko nie mam pojęcia, w jaki sposób można to zrobić. Faktycznie, za mną jest obrazek, na którym jest napisane, że tutaj wyłączę barierę. Tylko w jaki sposób mamy się dostać, żeby kliknąć tamten przycisk? Przecież to jest niemożliwe. Spike, mam super pomysł. Jeżeli widzowie zostawią teraz łapeczkę w górę, to może ta bariera się powiększy. Jak myślisz? Myślę, że to naprawdę świetny pomysł. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, bo widzicie, ja się tu ledwo mieszczę. Wow, Spike, zobacz, widzowie zostawili łapkę w górę i ta bariera się powiększyła. To prawda, a może niech zostawią jeszcze suba i ona się powiększy jeszcze bardziej. Zostawcie teraz. Oj, nawet nie musiałem im mówić. Wow, dziękuję widzowie, że nam pomogliście powiększyć barierę. Jakoś komfortowo tu jest bardziej. Spójrz, Spike, tam jest podpowiedź. DD plus zadymiarz równa się wyjście, czyli musimy w jakiś sposób współpracować. Aha, tylko jaki sposób niby musimy współpracować? Ja nie chcę z tobą współpracować. Ja bym coś zjadł, na przykład tego słonika. O tak, chodź tutaj. Nie wolno jeść tych słoni, Spike'i, przecież to jest zakazane! Spike'i, gdzie jesteś? Dlaczego nas przeniosło w jakąś mapkę tak randomowo? Chyba musimy ze sobą walczyć, a ja nie lubię przegrywać, w szczególności jak jestem głodny! O nie, widzowie, muszę teraz walczyć ze Spike'em, a ja bardzo nie chcę, bo ja go uwielbiam, on jest super randzkim zadymiarzem, ale niestety muszę go chyba pokonać. Przykro mi, Spike'i, że muszę cię właśnie pokonać, ale chcę powiększyć barierę, żeby się wydostać z niej, więc zginiesz zaraz. Nie możesz mnie pokonać, jestem tylko niewinnym kaktusem. O nie, widzowie, wpadłem w ruchome piaski. Pomóżcie mi się wydostać, zostawiając łapeczkę w górę teraz. 3, 2, 1. Wow, i się wydostałem, dziękuję bardzo. A teraz, Spike, dostajesz bęcki. Może i w Brawl Starsa jesteś dobry, ale ja w Minecrafcie jestem najlepszy. Nie, ja jestem najlepszy w Minecrafcie. Zobaczysz, patrz jak skaczę po moich kaktusach. O nie, zaraz zginę. O nie, mogę w niego wtrafić. Widzowie, wtrafiłem Spike'a i go pokonałem, tylko jest mały problem. Znowu utknąłem w ruchomych piaskach. Wow, Didi, gratuluję wygrania ze mną. Faktycznie, w Minecrafta jesteś naprawdę niezły. Ja nikogo nie kłamię, zwłaszcza ciebie, mój idolu, dlatego musiałem cię pokonać. I spójrz, jak się bariera teraz powiększyła dzięki temu, że wygrałem z tobą. Dziękuję ci, Spike'i, za to, ale dalej nam dużo brakuje, żeby dostać się do tamtego przycisku. El Primo, może ty mi pomożesz teraz? El Primo zawsze ci pomoże, tylko w czym mam ci pomóc? El Primo, ale superancko, potrzebuję pomocy w powiększeniu tej bariery, żebyśmy mogli się stąd wydostać. Oczywiście, że ci pomogę, też chciałbym się stąd wydostać, ty głupi kaktusie. Nie atakuj go, zostaw Spike'a. Musimy współpracować wszyscy w trójkę, bo inaczej stąd nigdy nie wyjdziemy. Ała, El Primo, dlaczego mnie uderzyłeś? Bo chętnie bym z kimś powalczył. El Primo! Niestety, El Primo, nikogo tutaj nie będziesz mógł bić, bo musimy przejść ten mega trudny parkour, żeby kliknąć na ten przycisk, który powiększy nam barierę. Jak tu nie będę mógł bić? Przecież właśnie cię uderzyłem. O nie, widzowie! El Primo, nieładnie się zachowałeś, że mnie zrzuciłeś. Tu nie chodzi o zrzucanie, tylko przechodzenie parkoura. Nie bij mnie! Dobra, dobra, już cię nie będę zrzucał. To w takim razie przechodź ten parkour. Chętnie zobaczę, jak skaczesz, ty pomarańczo. O nie, ale ty, El Primo, chyba jeszcze nie wiesz, że jestem mega nubem w parkoura. Ale dobra, postaram się jakoś go przejść. Patrzcie, widzowie, mi to naprawdę wychodzi, tylko teraz jest mega ciężki poziom, bo tu są pojedyncze szkła, a ja nie potrafię skakać. Wow, udało mi się tu doskoczyć. El Primo, jestem ciekawy, czy ty kiedykolwiek skakałeś, bo tu są teraz trampoliny, po których można skakać. Wow, kocham trampoliny, zobacz na moje muskuły. Ale masz wielkie muskuły, ale wysoko skaczę naprawdę i teraz na drugą trampolinę. I został ostatni skok i już jestem dalej od ciebie, El Primo, chyba wygram z tobą ten wyścig na parkurze. No nie wiem, czy wygrasz, ale zaraz się przekonamy. Dobra, udało mi się skoczyć aż tutaj. O nie, gdzie ja mam teraz zaskoczyć? Niby w tamto miejsce, przecież tu jest różnica 10 kratek, ale spróbuję. Udało mi się, El Primo. Jakim cudem? Dobra, ja też próbuję. Wow. Wow, tobie też się udało. Teraz gdzie muszę iść? Widzowie, czy wy to widzicie? Muszę skakać teraz po blokach z wody, a teraz jakaś lodowata, tu jest woda. Jak to jest w ogóle możliwe, że my po takich blokach skaczemy? Nie mam pojęcia, El Primo, ale spójrz, tu jest blok lawy, ale mnie parzy w stopy. O nie,
spadłeś do lawy. I El Primo, zostały ostatnie skoki, żeby powiększyć tą barierę. Uwaga, skaczę i klikam przycisk. El Primo, zobacz, jak się teraz powiększyła ta bariera. Mamy tutaj tak dużo miejsca, ale jeszcze nam dużo brakuje, żeby kliknąć tamten przycisk. No, trochę brakuje. Spróbuję rozwalić tą barierę swoimi wielkimi muskułami. Rozwalam to. Powiększ się ty, bariero. Dawaj, dasz radę, na pewno. Dajesz, El Primo, wal w tą barierę. Zaraz ją poszerzysz. No przecież rozwalam, patrz, cały czas próbuję. Ej, to naprawdę się przesunęło. Ale ty, El Primo, jesteś mega silny. Tak, wiem, jestem najsilniejszy tutaj. Ale brakuje nam tak mało. Musimy coś z tym zrobić, ale ja nie mam już pomysłu. Ja też nie mam pomysłu, to gdzieś mnie wciąga. O nie, przeniosło mnie na jakąś mapkę. Tylko gdzie jest El Primo i Spike? Jestem przecież tutaj sam. I moim zadaniem jest narysować swojego ulubionego zadymiarza. O, jak superancko będę mógł narysować swojego ulubionego zadymiarza. A wam oczywiście nie powiem, co to jest zadymiarz, tylko będziecie musieli go zgadnąć. Jestem ciekawy, czy wszystkim się uda. Więc oglądajcie uważnie teraz. Będzie to naprawdę trudne wyzwanie dla mnie, żeby go namalować, bo jest mega ciężki do rysowania. Ale muszę takie coś teraz namalować. Jestem mega ciekawy, czy już się komuś udało zgadnąć po tym jednym fragmencie, który narysowałem. Teraz tylko dorysuję jego twarz. Ale żeby nie było za prosto, nie dokończę jeszcze malować tej twarzy. Tylko namaluję teraz resztę ciała. Tutaj taką rękę namaluję teraz. Z tej strony drugą rękę. I resztę jego ciała. Jestem ciekawy, czy po tym fragmencie już wiecie, kto to jest. Teraz muszę wziąć różowy kolor i narysować taką tutaj gitarę. Trochę jej nie widać, ale mam nadzieję, że wam to nie utrudni. Tutaj takie kółeczko i to powinna być czaszka, ale mam bardzo mało miejsca. Ale zrobię taki uśmiech. W tym miejscu zrobię taką koszulę. A na tej koszuli zrobię kokardkę, bo ta postać ma tu kokardkę. I teraz mogę narysować resztę twarzy. Ciekawe, ile z was już zgadło, co to jest. Taki tutaj uśmieszek. No i najważniejsze, muszę teraz porobić takie kropki wokół oczu. I tak wygląda moja postać, którą namalowałem. Ciekawe, ile osób z was zgadło, co to jest za postać. Widzowie, musicie napisać w komentarzach, jaką postać narysowałem, bo się ta bariera chyba nie chce powiększyć. Macie 5 sekund, żeby napisać postać, którą narysowałem przed chwilą. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, ale ta bariera się powiększyła. I tak, mieliście rację. To była ta postać. I możemy teraz El Primo w końcu pozbyć się tej bariery i wrócić do swojej giereczki. To klikaj ten przycisk w takim razie. Uwaga, klikam teraz. I ta bariera znikła. Oh my gosh, widziałeś to? Tak, widziałem. Ja lecę na siłownię. Cześć. O, hej, Didi, co robi ten przycisk? Kliknę go sobie. O nie, Bibi, dlaczego ty to klikłeś? Zamknąłeś nas teraz w barierze i nie mamy jak się stąd wydostać, bo tu nie ma przycisku. Ha, 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 teraz musisz zagrać ze mną w Brawl Stars, żeby tej bariery nie było. No nie, dlaczego mi to robisz? No dobra, zagram z tobą w tego Brawl Starsa teraz. A wy, widzowie, możecie nam kibicować i pisać, kto wygra te arenki. Bibi, skąd ty masz skina od El Primo? No bo ja jestem najlepszy i ty takiego nie masz. Ja muszę grać jakąś Shelly, to nie fair. Zaczynajmy gierkę. Dobra, Bibi, musimy się postarać i wygrać z tymi wszystkimi dziadami. No to mam nadzieję, że wygramy, bo oni pewnie są jacyś mega mocni. Na pewno, ale zazdroszczę ci tego, że ty jesteś El Primo, to jest niesprawiedliwe. Haha, jestem najlepszym zadymiarzem na świecie. Też będę, jak kupię sobie kiedyś El Primo, tylko nie mam tyle pieniędzy chyba. Ej, mam graczy, mam graczy, mam graczy, trzeba ich szybko atakować. Atakuję, atakuję. O nie, umieram, a nie, żyję, nie wiem. Niedźwiedzia wielkiego zrespił, El Primo, pomóż. Nawalam go, bo chcesz mi pomóc. Ja też ci pomagam, Bibi, spokojnie, nie zostawię cię samego. O, ile tu graczy, szybko, jakiegoś komposa użyłem. Ja też używam kombosa, dobra, dobra. O, udało nam się, pokonaliśmy ich. No nie, umarłem, a jakieś wielkie starcie jest. Bibi, musisz wygrać, ja zaraz wrócę do ciebie za parę sekund. Wygram, tylko nie mogę ich znaleźć. To ja ci zaraz pomogę ich poszukać, bo są pewnie cienkie bolki, co się chowają. O nie, znalazłeś. Mam, nawalaj go. Nawalam, nie wiem gdzie jest, przed ciebie nawalam. A gdzie jest jego kolega, masz? No pewnie się schował w tych krzakach. Ej, ktoś mnie uderzył. Chyba, nie wiem, nie zwróciłem uwagi, ale gdzie się schował ten słabiak? Musimy go znaleźć i wygramy pierwszą naszą giereczkę. Znalazłem, to też jest El Primo. Atakuj go! Wow, ich tu jest więcej. Chyba umarłem. Dobra, nawalam go, tak, wygrałem. Miałem tak mało HP. Jej, Bibi, dzięki tobie wygraliśmy. Widzowie, jeżeli chcecie z nami pograć, to dodawajcie mnie do znajomych albo piszcie swoje wniki w komentarzach, jakie macie. Bibi, teraz musimy się postarać i się naciesz tym El Primo, bo ja zaraz go przejmę, bo mam sposób już, jak się zamienić w El Primo. Wow, tu są gracze. Ja coś
są silni, umrę! Umarłem i to bardzo szybko. Umarłeś, bo jesteś słabiakiem, Didi. Ej, oni są naprawdę mocni, ja też umieram! Poczekaj chwilę, 2 sekundy się zrespię i ci pomogę, słabiaku. Do trawy wchodź, do trawy uciekaj. Nie mogę, Didi, pomóż. Nie mogę ci pomóc, bo sam się leczę. Ale oni byli jednak dobrzy. Myślałem, że my jesteśmy najlepsi. Dobra, dobra, damy radę, dawaj go. Dawaj go. O nie. Dobrze, zginął. Znowu umarłem, jakim ja jestem cienkim bolkiem. Ale ty naprawdę jesteś cienki bolek, bo ty cały czas dedasz. No bo ja nie gram El Primo, Bibi. Musimy się zamienić, ja też chcę zagrać El Primo. Ja wszystkich tu rozwalam, mam pełno energii. O nie, dobra. Ej, tutaj jest ziomek, chodź szybko. Idę szybko ci pomóc i go zniszczmy. Wow, on był we mnie? Szybko. Wygraliśmy. Ale to było proste, teraz ja chcę być El Primo. Tak, ja jestem najlepszy, a ty nikogo nie zabijasz. Zabiłem 2 osoby. Nie, pokazało, że nie zabiłeś nikogo. 2 razy umarłem, przepraszam. Nie podoba mi się to, że Bibi cały czas gra jakimiś nowymi skinami, jakimś El Primo. Ja też chciałbym nim zagrać. Dlatego wpadłem na super pomysł, że narysuję takiego El Primo obok mojego komputera i może będę mógł nim wtedy pograć. El Primo miał taką fajną, niebieską czapkę, którą też bym chciał mieć. I może kiedyś sobie taką kupię. Dookoła oczu miał takie czerwone plamki i w środku białe gałki. I dosłownie taką głowę ma El Primo. Do tego jest on taki pomarańczowy. I on idealnie pasuje do mnie. Trzeba mu zrobić tylko wielkie ręce, bo ma on takie wielkie bicki, widzowie. Może wtedy mnie zamieni w El Primo. Czerwony pasek potrzebujemy narysować, do tego żółtą klamrę i jeszcze niebieskie spodnie. I tak oto prezentuje się El Primo. Jej, w końcu mam El Primo, czyli to zadziałało narysowanie go w Minecrafcie. Ej, co? Kogo ty namalowałeś? Zobacz, kim ja jestem. Namalowałem El Primo i się zamieniłem teraz tego El Primo. Jej, może teraz będę najlepszym zadymiarzem, bo jestem El Primo. Nie... Ja będę najlepszym zadymiarzem, bo ja jestem najlepszy. No nieprawda, ja jestem El Primo, a nie ma lepszego od El Primo. O, ktoś atakuje nas. Chodź, jak go szybko pokonałem. Jestem the best. Pomóż mi. A, kolejny pokonany. O nie, plecy mi ktoś robi. Halo, ruszaj się. Brawo, Bibi. Ja po prostu jestem słabym graczem. Muszę się nauczyć w to grać. Dobra, teraz El Primo Didi wkracza do gierki i nie ma nikogo, kto mnie pokona. Przecież ja tu wszystkich rozwalam. O nie, wielkie starcie, Bibi. Teraz musimy się postarać. To pierwszy znajdzie przeciwników, to jest najlepszy. Znalazłem. Nie, ja byłem szybciej. I zobacz, teraz będę ich rozwalał. Uważaj, bo tu też jest El Primo. Ale ja jestem lepszym El Primo i zaraz mu pokażę to. El Primo, nie w tą stronę. Źle wyskoczyłem i zmarnowałem ulta. No nie, a tak w ogóle to znowu ja wszystkich zabijam, Didi. No bo ty jesteś szybszy ode mnie, ten El Primo jest mega wolny. No nie, zabiłeś 6 graczy, ja tylko 2. Ja chcę rewanż. I znowu się wywaliłeś. Ale tylko raz tym razem. El Primo Didi wkracza do giereczki i wszystkim teraz pokażę, jakim jestem dobry. Wcześniej to była tylko delikatna pomyłka. Rozwalę tylko tą skrzynkę. O nie, przeciwnik obok mnie. Gij, jak ucieka, ale zaraz dostanie ode mnie spiąchy. Uspokój się, to jest mój frag. No dobra, to ci go zwrócę. Zabij se sam, teraz ja mam więcej punktów. Co robią te energie nad głową? Nie wiem, może szybciej dają ci umiejętność. Ej, to jest mega dobre. Muszę znaleźć przeciwnika, żeby mieć więcej fragów od ciebie. Didi, tu jest 2, musimy ich pokonać. Za moimi plecami też jest 2, ale biegnę szybko do ciebie i ci pomogę. No nie, umarłem. Umarłeś? Myślałem, że zdasz sobie sam radę, jednak nie jesteś taki dobry. Ale ja zabiłem 2. Ja jeszcze 0, ale zaraz pokonam kogoś. Gdzie jest? Tu jest El Primo, trzeba atakować! Szybko, to będzie Zostaw! Mój frag! Ja go zabiję! Nie, to mój! To ten będzie mój! Jest, w końcu kogoś pokonałem. Znowu więcej ode mnie, to jest nie fair. Masz lepszego skina. Wow, gwiazdki mogę odebrać. Same rzadkie, bardzo rzadkie. Czy będzie legendarne? Nie ma, niestety. Dobra, widzowie, teraz muszę namalować nitę, bo mi się to nie podoba, że Bibi jest ode mnie lepszy i ma lepsze ode mnie skórki. Dlatego teraz obok El Primo namalujemy sobie nitę niedźwiadka i może wtedy będę lepszy od Bibiego. Bo to jest na pewno wina tego, że on ma lepsze skiny ode mnie. To
nie jest tak, że ja jestem słaby. Tutaj nosek, tutaj oczka, takie w krzyżyki i jej twarz. Ona ma jeszcze białe tutaj oczy i w ogóle to przypomina Nitę, chyba przypomina. Zobaczymy, czy się w nią zamienię. Wow, opłacało się narysować tutaj tą Nitę. Ej, kim ty jesteś? Ja jestem Rokoszoko. Skąd ty masz tyle skórek? Ja też chcę mieć. No bo sobie narysowałem, to mam takie. Dobra, jak ty byłeś tą Nitą lepszy, to teraz może ja będę lepsiejszy od ciebie. Tylko muszę się postarać, widzowie, bo nigdy tym skinem nie grałem i nie wiem, co on robi. Wow, przeciwnik Rokoszoko, ale mu zrobiłem Coco Jumbo. Co ja robię? O nie, umarłem. To ja chyba po prostu za słaby. Całe szczęście, że go zabiłem, bo miałem dosłownie jedno HP, Didi. No nie, dlaczego ty jesteś taki w to dobry? Ja zawsze przegrywam jako pierwszy. Widzę dwójkę! Dobra, zabijam ich, Didi. Nieprawda, ja ich zabiję przed tobą, bo oni są tutaj. Niedźwiedzia wypuszczam! Niedźwiedzia, atakuj ich! Gdzie jest mój niedźwiedź? Didi, ty zginąłeś. A mi nawet nie mów, Bibi. Dlaczego ja wszystko przegrywam tymi skórkami, którymi ty wygrywasz? Didi, ja tutaj wszystkich rozwalam tak swoją drogą. No i mi się to nie podoba, ja też chcę kogoś rozwalić. Widzowie później powiedzą, że jestem mega słabiakiem. Mam ulta i nie zawaham się go użyć. Ja też mam mocnego ulta i też się nie zawaham go użyć, tylko musimy znaleźć przeciwnika, znaleźliśmy. Znowu ty kogoś zabiłeś. Zabieram ci cały czas fragi. To jest nie fair, nie podoba mi się to, widzowie. No nie, znowu sześciu zabiłeś. Ta gra jest bez sensu. Ja nie mogę, Bibi, ale ty jesteś słaby tego Brawl Starsa. Normalnie cię pokonałem bez żadnego problemu. Ty jesteś dużo słabszy ode mnie, Didi. Ja jestem lepszy. Przecież to ty przegrałeś tego Brawl Starsa, noobie. Co ty mówisz, że jesteś lepszy? Ale ja wcześniej wygrałem dużo więcej gier od ciebie. Ale to ja mam 40 tysięcy pucharków, nie ty. No i co? Ja mam tylko 100 mniej. Zaraz cię prześcignę. Nie dasz rady mnie prześcignąć. Ej, spokojnie, chłopaki. To się drzecie, że słyszałem was z końca wioski. Przepraszamy, my się tylko kłócimy, kto jest lepszy w Brawl Starsa i to oczywiście, że jestem lepszy od Bibiego. Spokojnie, dzieciaki, ja też się kiedyś tak kłóciłem z moim bratem, wiecie co? Jestem założycielem Brawl Starsa w prawdziwym życiu i tam, gdzie mam arenki, można rozgrywać na prawdziwe mecze. Co? Czyli, że jesteś założycielem Brawl Starsa w prawdziwym życiu i będziemy mogli się zmierzyć z Bibim i będę mógł go pokonać w prawdziwym życiu, a nie tylko w napadzie? Ale superancko, jesteś naprawdę fajny. A gdzie możemy się zgłosić do tego turnieju wielkiego? Jak wyjdziecie, to na lewo tutaj macie specjalne miejsce, gdzie możecie się zgłosić. Słyszałeś, Bibi? Będę mógł cię pokonać w prawdziwym życiu. Jak się na to zaopatrujesz, będziesz noobkiem w prawdziwym życiu. Didi, ty głupku, nie masz ze mną żadnych szans. Chodźmy się zapisać, zanim wyprzedadzą się wszystkie miejsca. Wow, tu jest budynek od Spike'a i to naprawdę jest profesjonalne. Ale ładnie wygląda ta budowla. Chodźmy do środka. Wielki turniej Brawl Stars. Kliknij, żeby zagrać. Widzisz to, Bibi? Tak, widzę, klikam. Czy nie? No oczywiście, że klikamy, bo chcę ci sklepać pupę w prawdziwym życiu w Brawl Starsie. Wchodzimy! Wow, Bibi przeniosło nas do prawdziwego lobby z Brawl Starsa, ale my tu superancko wyglądamy, spójrz! Ale ekstra, to wygląda przepięknie! Dobra, to klikamy graj, czy jesteś gotowy na dostanie w bęcków? Tak, na dostanie bęcków, Didi, przecież oczywiście, że to ty przegrasz, klikaj, graj! No to klikam! Wow, widzowie, przeniosło mnie na mapkę z Brawl Starsa i ona wygląda mega superancko, ej! Spójrzcie, tam Bibi biega. Schowajmy się za tymi beczkami. Didi, byłaś stamtąd, przecież ja cię widziałem, a masz. O nie, widzowie, Bibi mnie zauważył, we mnie strzela. Co jeżeli mnie pokona, przecież będę wielkim noobem wtedy. Musimy go zaatakować. O, idealny strzał mam na niego, czemu to nie dolatuje? Skradam się za tym drzewem i ciekawe, czy mnie Bibi zauważy. Dobra, podbiegam do niego. Gdzie on się chowa? Był tu przed chwilą. A masz, Didi, tu jestem. O nie, już się idę zaatakować. Dawaj, Bibi. Ła, jak ty strzelasz mocno, halo, ja muszę się skryć. Schować się muszę, mam mało życia już. A masz, Didi, a masz. Pokonałeś mnie tylko dlatego, że miałeś farta. Jesteś tylko noobem, to nie fair, że wygrałeś. Pokonałem cię, bo jestem lepszy, a tak poza tym, Didi, to ty zobacz na siebie, jak ty wyglądasz. Jak mam niby wyglądać? Przecież normalnie wyglądam, co mi się niby stało? Skąd ja mam takiego super skina? Ha, pewnie mi zazdrościsz, warto było przegrać z tobą. Nie, ten skin jest beznadziejny, Didi. Sam jesteś beznadziejny. Ja przynajmniej
miałam skina z Brawl Stars, a nie to co ty, zwykłego skina z Minecrafta. Oj dobra, daj mi już spokój. Czy jesteś gotowy, Bibi, żeby zgarnąć tym razem bęcki? Rozpoczynam arenkę. Jasne, że tak, Didi, dawaj. Klikam graj. I przeniosło mnie na kolejną mapkę i to jest jakaś pustynna mapka. I spójrzcie, mam dwa rewolwery. Jestem teraz Brookiem Hot Rodem i pokonam Bibiego dzięki temu skinowi i tym dwoma rewolwerami. Gdzie jesteś, Bibi? Idę cię pokonać. O nie, widzowie, tu są ruchome piaski. Wpadłem do nich teraz. Jeżeli zostawicie teraz łapeczkę w górę, to mnie z nich ocalicie, bo zaraz umrę i przegram z Bibim ten turniej. 3, 2, 1. I dzięki waszym łapkom nie wydostaliście z tej pułapki ruchomych piasków. Możemy iść teraz pokonać Bibiego. Tylko gdzie on jest? A jestem, Didi, tutaj o masz. O nie, o nie, tylko nie tu. O nie, Bibi tu podszedł na blisko. O nie, wpadłeś do piasków, ty nubie. Teraz mam szansę cię zestrzelić. Jej, w końcu mi się udało pokonać Bibiego. Mówiłem wam, że jestem pro playerem w tą grę. A on się nabijał ciągle, że on jest niby lepszy, a ja jestem słaby. To była nieprawda. Wracam teraz do lobby się śmiać z niego. Pokonałem cię, Bambiku, bez żadnego problemu. Przecież ty wygrałeś na takim farcie. Gdyby nie te ruchome piaski, to od razu bym z tobą wygrał. Ej, Bibi, spójrz dla siebie, jak ty wyglądasz. Ale superanckiego skina dostałeś. Ej, co jest? Jestem burgerem. No, gorzej być nie mogło. Dlaczego ja w ogóle nim jestem? Ej, Bibi, wydaje mi się chyba, że dostajemy nowe skiny za każdą śmierć. Coś tak podejrzewam, bo jak ja zginąłem, to zamieniłem się w Brooka i ty jak zginąłeś, zamieniłeś się w burgera, lu. No to co my teraz zrobimy, Didi? No nic, odpalamy kolejną arenkę i niech wygra lepszy. Oczywiście, że to będę ja. Graj! I przeteleportowało mnie na nową mapkę i to jest jakaś wodna mapka, bo jesteśmy na morzu. Chyba na suficie jest woda, tu są jakieś armatki, a tam jest statek. Ej, ktoś do mnie strzela. A masz, Didi, ahoj! O nie, tam jest burger lu, czyli Bibi, muszę go jakoś pokonać. On we mnie strzela! A masz, jaki super pistolet dostałem tym razem. Jakiś laserowy, gdzie ty jesteś? Ała, ej, dlaczego mnie to boli, jak w ciebie strzelam? Ej, tu jest fejkowa woda, Bibi, uważaj! Nie dam się nabrać na jakąś fejkową wodę, chodź tutaj! A masz tych laserów! Muszę przed tobą uciekać, czemu ty mnie gonisz? Zostaw mnie! Ała, ale ubrywam od ciebie! Chcę cię już pokonać, Didi! Nie masz szans, że mnie pokonasz, masz teraz full wypas laserów na twarz! I udało mi się pokonać Bibiego, ale ta broń była superancka, tylko 3 razy w niego wtrafiłem i go zestrzeliłem! I muszę teraz wrócić do lobby, żeby sprawdzić, w kogo się zamienił Bibi! I znowu pokonałem Bibiego, to była najprostsza moja gierka w życiu! Ej, zamieniłeś się w innego skina teraz! No tak, co w tym dziwnego? Ej, czekaj, co? W innego skina? No nie, nie wytrzymam, jestem jakąś Ritą! Ej, ale superancki ten skin, też chciałbym takiego! Mega spoko wyglądasz! To się w niego zamień, bo mi się nie podoba! Nie podoba ci się? No w sumie też bym nie chciał mieć sukienki! Dobra, odpalam kolejną arenkę, bo mi się już to nudzi w tym lobby, start! Ta arenka wygląda mega superancko, bo jest cała lawowa! I wszędzie tu jest lawa, jest mega groźnie, nawet są tu kościa trupy na ziemi, czyli polegli jacyś inni graczowie. Tu jeden leży, tu drugi, tu trzeci i zaraz tutaj też Bibi będzie leżał. Jak go pokonam? Ała, wpadłem do lawy. Bibi, gdzie jesteś? Muszę cię pokonać jak najszybciej. Bibi, idę cię teraz zestrzelić. O masz, ale super broń dostałem, jakiś laserowy pistolet. Zaraz dostaniesz, tym razem na pewno nie wygrasz. O nie, palę się. Widzę, że się tam palisz, strzelam w ciebie przez lawę i mam nadzieję, że oberwiesz przez te skrzynki. Ej, strzelasz mnie, prawie mnie pokonałeś, wrzuciłeś mnie do lawy. Dlaczego ten pistolet ma taki odrzut? Gdzie ty jesteś? A masz laserem! O nie, unik zrobił, on zrobił unik, idę po ciebie. O nie, Didi, odejdź ode mnie, bo dostaniesz, a masz. Ała, mam pół serduszka! No nie, przegrałem. Ha, i co, Didi, teraz ja wygrałem, jesteś słaby. No może i wygrałeś ze mną, ale to ja dostałem super skina jakiegoś robota, który jest chyba ultra bossem. Wiesz co ci powiem, tak czy siak jesteś słaby, bo jest remis. To dawaj, Didi, rozstrzygnijmy to w prawdziwej grze teraz. Nie masz ze mną szans, przecież z tobą wygram w tej grze na telefon. Wiesz co, Nita, jestem w stanie już stwierdzić, że możemy zaadoptować jakieś dziecko. Cieszę się, że podjąłeś tą decyzję, że możemy w końcu
zaadoptować jakieś dziecko. No to chodźmy do centrum adopcyjnego i coś sobie wybierzemy. Ho, ho, to jest wasz szczęśliwy dzień, dzieciaki. Dzisiaj was zaadoptuję i zjem. Ale ja nie chcę, żebyś mnie adoptował, Katnapy. Ja ciebie strasznie nie lubię, bo ty zjadasz dzieci i chcesz nas zjeść. Doktorku, nie zgadzajmy się na to, żeby nas adoptował. Nie, to nie. Będziecie tego żałować. Idę zaadoptować gdzie indziej. Słyszeliście? Katnap o mały was nas adoptował i chciał nas zjeść. Ale on jest naprawdę złym kotem. Cześć, jestem Pomni i chciałam was zaadoptować. O, jak super fajnie, że chcesz nas zaadoptować. Wybierz mnie, Pomni, wybierz mnie. Nie, ty jesteś dziwny. Ciebie nie chcę. Ja chcę żołnierza, ale super. Widzowie, dlaczego Pomni nie chciała mnie adoptować? To jest niesprawiedliwe, bo co, bo żołnierz i ma pistolet. Nie fair, też mogę mieć pistolet zabawkowy na wodę. Ale to było super, Dżemka. Może ktoś dzisiaj mnie adoptuje. Będzie naprawdę super. O, spójrzcie, tu jest nowa rodzina, która chce mnie adoptować, albo kogoś innego. Przyszliśmy tutaj dzisiaj, żeby zaadoptować jakieś dziecko. Nie, zaadoptujcie. Kim wy w ogóle jesteście? Dlaczego ty masz jakiegoś pieska na głowie, a ty wyglądasz mega superancko, masz ognistą kurtkę. Tak, ja jestem Hot Rod, a to jest Nita. I przyszliśmy tutaj zaadoptować jakieś dziecko i ty w sumie jesteś fajny. Ej, superancko, to fajnie, że chcecie mnie adoptować. Z miłą chęcią będę waszym dzieckiem. Chodźmy już stąd. Dobra, ty sobie tutaj usiądź na ławce, a my idziemy zagrać w Brawl Stars. Ja chcę z wami zagrać w Brawl Stars, kocham tą grę, mogę, proszę. Nie, bo ty nie masz skina. Ej, to niesprawiedliwe i dlatego nie mogę z wami zagrać w Brawl Stars. Nara, idę sobie dalej. Skoro nie mogę grać z moimi rodzicami w Brawl Stars, mając mojego skina, muszę zdobyć jakoś skina, który jest w Brawl Starsa. Dlatego mogę wybrać swojego zadymiarza w tym tutaj miejscu, ale superancko będę mógł zagrać z moimi rodzicami w super gierkę, jaką jest Brawl Stars. Tylko muszę wybrać dobrego skina. Mogę wybrać na przykład Burgera Lu, który jest naprawdę fajny. Wygląda jak taki hamburgerek słodki. Mogę wybrać skina od mojego taty, Hot Broka, i grać takim samym skinem, jakim on gra. Oczywiście też mogę wybrać skina mojej mamy, czyli Shiba Nite, i naprawdę ona wygląda fajnie. Ale ja nie chcę grać dziewczyńskim skinem, bo jestem chłopakiem przecież. I mam do wyboru jeszcze losowego skina z Brawl Stars, którego jeszcze nikt inny nie ma, więc chyba wybiorę tego. A wy, widzowie, którego chcecie, żebym wybrał skina? Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym wybrał Burgera Lu, czy może Hot Broka, a może Shiba Nite. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym wybrał. Ale ja natomiast wybieram losowego skina. Ciekawe, w kogo mnie zamieni. Klikam ten przycisk i przeniosło mnie do pomieszczenia, w którym chyba zdobędę losowego skina. Jestem mega ciekawy, kogo mi wybierze. Przede mną jest mega, mega, ale to mega trudny labirynt trujących kolców. Następnie będę musiał przejść po tych blokach lawy, co jest mega trudne. Następnie będę musiał przejść ten labirynt z min, które mogą wybuchnąć w każdej chwili i rozsadzić całą mapkę. I wtedy już nie będę miał swojego losowego skina z Brawl Stars. A następnie będę musiał przejść mega, ale to mega pustynię z mokrym piaskiem, który mnie będzie topił, więc muszę jakoś to wszystko przejść, żeby zdobyć ręce tutaj do mojego losowego skina z Brawl Stars. A więc nie ma na co czekać i trzeba to wszystko przechodzić. A wydaje się to mega trudne, ponieważ wszędzie tu są kolce, które są trujące i mogą mnie w każdej chwili zabić, jeżeli je dotknę. Sprawdźcie sami, ledwo dotknąłem i już się zatrułem i prawie umarłem, więc muszę być naprawdę ostrożny, bo inaczej nigdy nie zdobędę mojego skina z Brawl Stars. A więc muszę iść mega, ale to mega powoli i ostrożnie i to jest naprawdę długa i to długa trasa. Już za chwilę przejdę cały labirynt z tych trujących kolców. Brakuje tylko 4 bloków, żebym to przeszedł. I udało mi się to przejść bez problemu. Teraz będę musiał skakać po tych blokach z lawy, żeby dostać się na drugą stronę. I pierwszy skok na ten blok lawy. Ała, ale to ciepły parzy w moje stopy. Muszę teraz skoczyć tutaj i chwila, gdzie ja mam się dostać? Chyba tam, bo tam jest puste miejsce, gdzie nie ma żadnej miny. A więc
skaczę tutaj, teraz, tutaj i uwaga! Jak to wybuchnie, to stracę całego mojego skina z Brawl Stars, więc muszę się postarać, żeby tam doskoczyć. Pierwszy skok i teraz ostrożnie, nie mogę dotknąć żadnej miny. Bo przypomnę, wszystko wybuchnie, a tego nie chcemy. Najgorsze są zakręty, bo w każdej chwili mogę nadepnąć na minę. Chociaż bardzo bym tego nie chciał. I uwaga, prawie się dostałem do odblokowania części mojego nowego skina. Tylko muszę przejść te ruchome piaski, które wciągają. O nie! To mnie wsysa. Ej, pomocy, nie mogę się stąd wydostać. Jestem coraz bardziej utopiony. Help me, pomóżcie. Zaraz umrę cały. Zostawcie szybko łapkę w górę, żeby mnie stąd wydostać. O, dziękuję za zostawienie łapki w górę. Dzięki wam zostałem uratowany. Jesteście niesamowici. A więc ja muszę mega ostrożnie teraz tutaj dojść. Jestem przy nowej części mojego skina. Wystarczy tylko kliknę w prawym. Klikam. O nie, i moje ręce się zamieniły. Są zupełnie inne. Wyglądają jak te od Burgera Lu. Ale śmieszne rączki. Mam takie tydzi pydzi. Teraz, żeby odblokować kolejną część ciała mojego nowego skina z Brawl Stars, żeby grać z moimi rodzicami w tą super grę, muszę przejść ten TNT Run i do tego przejechać motorem po tamtej ścieżce, co może być mega ciężkie. Więc musimy się postarać. Mam nadzieję, że mi się uda z tymi moimi nogami. Biegnę przed ciebie! To jest trzecie TNT! To wybucha! Ale mi się udało to przebiec, że tylko 3 TNT wybuchły. Ale miałem farta. Teraz siadam na motor i muszę przejechać tutaj tą ścieżkę, żeby nie wpaść do lawy. Jest to mega trudne, mając takie krótkie rączki. Już dojechałem i wystarczy, że kliknę teraz ten przycisk i dodadzą mi się nowe części ciała. Uwaga, klikam! I dostałem nowe nogi, takie jakie ma mój tata Hot Bro. Ale superancko, nie mogę się doczekać kolejnych części ciała. A teraz muszę narysować swojego ulubionego zadymiarza z Brawl Stars. Nie mogę się doczekać, żeby narysować mojego ulubionego zadymiarza, ale wam nie powiem, który to jest, tylko go narysuję i waszym zadaniem będzie go zgadnąć. A więc biorę się za rysowanie i na pewno będzie mi potrzebny ten superancki kolor, żeby narysować tego ulubionego mojego zadymiarza w ten oto sposób. Jestem mega ciekawy, czy już wiecie, kogo rysuję. Tutaj wypełnijmy, tutaj również musimy wypełnić kolejną nogę, bo to są dwie nogi. Teraz musimy jego portki narysować. Jestem mega ciekawy, czy już w tym momencie wiecie, co to jest za skin. Teraz w tym miejscu takie coś narysuję. Ciekawe, czy wiecie, co to jest. Mam nadzieję, że już zgadliście. Piszcie oczywiście w komentarzach wszystko. Teraz jedną rękę, drugą rękę, ale ten skin superancko wygląda. Wszystko wypełniłem kolorem i teraz trzeba narysować na przykład jego fryzurę. Takie oto dodatki. Ciekawe, czy już wiecie, co to jest za skin. Możecie pisać oczywiście. I uwaga, rysuję oczy. I teraz uśmieszek. I czy wiecie, co to jest za skin? Napiszcie w komentarzach. Ej, a mi to dało właśnie teraz ciało i mam sukienkę. Nie podoba mi się to, że mam sukienkę jak dziewczyna, widzowie. Trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze muszę swoją głowę zmienić, bo ona nie pasuje w ogóle do tego skina. A gdzie ja spadam? Gdzie ja jestem? Ale mnie to bolało. Ej, spójrzcie, tam jest jakiś wielki boss przede mną. Ja nie mogę, on mnie prawie zauważył. Dobrze, że się schowałem od razu za tymi skrzynkami. Gdzie ty jesteś, Bambiku? Wyłaś z kryjówki, zostałeś tu sam. O nie, on mnie szuka, to nie fair. I zostałem jako jedynym graczem, a dopiero wszedłem tutaj. Weźmy go z zaskoczenia, rzućmy może bombą dymną. Ciekawe, jak zareaguje na to. O nie, co to jest za bomba, a masz? Ała, strzelił we mnie. Ciekawe, czy przypadkowo, czy mnie zauważył. Wrzućmy jeszcze dwie tu bomby, żeby mnie nie widział, a ja się chowam za tą skrzynką. Tu są bomby i nic nie widzę. Zaraz, niech cię tylko dopadnę. Dobra, widzowie, mam go na widoku. Mogę w niego strzelać. Halo, gdzie on jest? Gdzieś tam. Mam nadzieję, że obrywa. Schowajmy się w tym miejscu. Gdzie jest ten ultra boss? Tutaj, a masz. O nie, wtrafił we mnie. Ej, spójrzcie, on w tamtym miejscu stoi. Zaatakujmy go, strzelajmy w niego. Ała. Słyszeliście go? To boli. Jeszcze jeden strzał i bomba dymna, żeby mnie nie widział. I też sobie rzucę pod nogi. I wskakuję tam i strzelam go, jakbym z tym bombie dymniej. A gin, bosie. I ostatnie strzały w tego bossa. A gin, zły bosie. A masz. Udało mi się tego bossa pokonać i dostałem jego głowę. I mam teraz kompletnego skina. I mogę iść zagrać w Brawl Stars z moimi rodzicami. Ale super randzko. Na naszym świecie pojawiły się portale Spidermana, do których wejdziemy dzisiaj. I już się nie mogę doczekać, żeby wejść do tego portalu z tym strasznym, z czarnym Spidermanem. Naprawdę, żebym chciał wejść, ale chyba nie mogę. Chociaż sprawdźmy to, czy mogę do niego wejść. Uwaga,
wchodzę, ej, on jest zablokowany. To jest niesprawiedliwe, dlaczego zawsze te super portale są zablokowane? Może mi się uda wejść do tego czerwonego, groźnego Spidermana, który ma wielki, długi język. Bardzo chciałbym tam wejść, bo wygląda mega strasznie. A ja lubię straszne portale. Uwaga, wchodzę tam, może się uda tu wejść. Ej, to jest beznadzieja, dlaczego te najlepsze są zablokowane? Nie mogę się doczekać, żeby się odblokowały. Jeżeli chcecie wy, żebym wszedł do tych portali mega, mega, mega strasznych, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję teraz. No nic, chyba jestem zmuszony, żeby wejść do tego portalu. Dobra, wchodzę. Co? Ten też jest zablokowany? No co wy gadacie? Dlaczego? Chyba muszę wejść najpierw do tego słabego, małego, różowego portalu ze zwykłym Spider-Manem. No dobra, to wchodzę tam. Skakuję. Wow, i przeniosło mnie do jakiegoś pomieszczenia z pajęczynami, a przede mną jest wielkie zdjęcie Spider-Mana. Ciekawe, o co chodzi. Zaraz się dowiemy, bo jest tutaj skrzynka, którą chyba muszę otworzyć. Jak myślicie, jakie zadanie będę musiał zrobić w tym portalu? W tej skrzynce było bardzo dużo bloków i chyba muszę zbudować tą twarz Spider-Mana, która jest na tej ścianie. Wydaje mi się, że to będzie łatwy challenge, chociaż może być mega trudny. Więc nic mi nie zostało innego jak zbudowanie jego twarzy. Jeżeli się przyjrzymy temu zdjęciowi, to on ma tutaj 4 bloki na dole, więc stawiamy 4 bloki na dole i tutaj kolejne bloki i wtedy powstaje nam dolna część głowy Spider-Mana i jeszcze tutaj po bloku. Chwila, jak ja się tam dostanę na górę? Przydałby mi się jakiś jetpack. Wow, dostałem właśnie jetpack do swojego ekwipunku. Dzięki Spider-Manie za taką pomoc. I teraz budowanie będzie lepsze, jak mam taki super jetpack ze sobą. Więc stawiamy tutaj kolejne bloki czerwone i teraz stworzymy oczy od Spider-Mana. Czyli tu musimy dać dużo czarnego bloków i 5 w górę czarnych. 1, 2, 3, 4, 5. Potem jeden w dół tutaj. Musimy to też wypełnić kolorem białym. I taki sposób mamy skończone pierwsze oko od Spider-Mana. Teraz muszę stworzyć tylko drugie oko, więc lecę moim super jetpackiem i tworzę drugie oko i wtedy może zaliczę obrazek. Jeszcze tylko wypełnię wszystko białym. A, utknąłem w pajęczyny przez moment. Dobra, czekajcie, co jeszcze muszę zrobić? Wypełnić wszystko kolorem czerwonym i wtedy skończę budować głowę Spider-Mana. Bardzo dziwny portal. Myślałem, że będę miał jakiś parkour, którego nienawidzę. Stawiam ostatnie bloki. Głowa Spider-Mana została skończona i wygląda ona dosłownie w taki sam sposób, jak na tamtym obrazku. I przeniosło mnie teraz do kolejnych portali. Dlatego wchodzę teraz do tego drugiego, ale chwila. Może odblokował się ten najlepszy, ten najgroźniejszy. Skakuje, ej. On jest dalej zablokowany, widzowie. Chyba za mało łapek w górę zostawiliście. Muszę dlatego iść do tego słabego, więc skaczę. No nie, chyba to wykrakałem, bo powiedziałem przed chwilą, że nienawidzę parkourów. I przeniosło mnie teraz na mega trudny parkour. Mam dostępne 2 ścieżki, bardzo prostą i mega trudną. Więc widzowie, jeżeli chcecie, żebym poszedł tą mega trudną ścieżką, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli tą bardzo prostą, to zostawcie subskrypcję. O nie, ile wy łapek teraz w górę zostawiacie? No i będę musiał iść tą trudną ścieżką. Ale wy dbacie o mnie, żebym się nauczył tego parkoura. No trudno, to skaczę na tą szybę z kaktusem. I teraz muszę skoczyć na ten leżak. Ej, idzie mi naprawdę łatwo teraz. Wystarczy, że skoczę na ten stolik i przejdę po tej mega cienkiej szybie, co jest naprawdę ryzykowne, bo mogę w każdej chwili spaść do tej lawy. O nie, ja już widzę, co tam jest na dole. Chyba muszę skoczyć na tą trampolinę, tylko że ona jest taka mała, dookoła wszędzie jest lawa. I będę musiał przeskoczyć tu, tu i tam. No dobra, skaczemy. Wow, ale wysoko się odbijam. I uwaga, doskakujemy teraz tutaj, teraz w tamto miejsce muszę jakoś doskoczyć. Dobra, skaczę. To jest naprawdę ciężkie. I teraz do mety muszę doskoczyć. Uwaga, udało mi się za pierwszym razem. Dziękuję, że zostawiliście tą łapkę w górę. Teraz nauczyłem się w parkoury i przenoszę się do portali. No powiem wam, że to było mega trudne, ale dzięki waszej pomocy było to mega proste. Dlatego teraz skakuję do tego mega strasznego Spider-Mana. Mega długi język ma i się dziwnie rusza ta głowa. A widzicie, jakie on ma zębiska? No dobra, wskakuję do niego. I tym razem przeniosło mnie do pomieszczenia, w którym muszę zgadnąć, który Spider-Man jest prawdziwy. Tylko pytanie, który Spider-Man jest prawdziwy? Czy ten tutaj, co nie ma żadnej chyba zmiany, chociaż ta jego ręka trochę dziwnie wygląda? Czy ten mega straszny Spider-Man z takim długim językiem i z mieczami z tyłu? Ale on jest bardzo umięśniony. Też bym chciał być kiedyś tak umięśniony jak ten Spider-Man. No chyba, że ten z bardzo tyci głową i dziwnie wystającą małą ręką. W ogóle ta ręka jest mniejsza od drugiej ręki. Jak myślicie, czy ten Spider-Man jest prawdziwy?
prawdziwy z tą Stitch i główką? Mi się wydaje, że on jest fałszywy. I prawdziwym Spider-Manem jest ten Spider-Man, dlatego klikam ten przycisk. I się drzwi otworzyły, więc dobrze zgadłem, że to był prawdziwy Spider-Man. O nie, teraz jest mega trudne, bo taki Spider-Man jest przed nami. Obok jest taki, co ma rękę w hamburgerze. Dlaczego on wsadził całą rękę do hamburgera, widzowie? To jest bez sensu. I mega śmiesznie wygląda. Ej, chwila, co ja tutaj robię? Dlaczego ten Spider-Man ma moją głowę? Przysięgam, ja nie jestem Spider-Manem, chociaż bardzo bym chciał. A może jestem? Dlatego nie wiem, którego Spider-Mana wybrać. Tego, który wygląda całkiem normalnie? Czy tego, co ma moją głowę i wyglądam, jakbym był Spider-Manem? Wybierzmy tego! Ej, te drzwi się w ogóle nie otwierają. Dlaczego? Przecież jestem Spider-Manem. Ale chyba tylko w moich snach. No dobra, to ten Spider-Man jest prawdziwy i się otworzyły mi właśnie w tym momencie drzwi. I czeka nas mega trudna runda, bo ten Spider-Man jest cały czarny i wygląda całkiem normalnie. Ten zaś ma bardzo malutką nóżkę i bardzo małą rękę, więc ten na pewno nie jest prawdziwym Spider-Manem. O, ten jaki mega groźny jest, czy wy widzicie ten długi język i te wielkie zębiska? Ja też je widzę i bardzo się boję teraz tego Spider-Mana, ale dobra. Na pewno to nie jest ten Spider-Man, bo jest mega groźny, a Spider-Man jest zawsze przyjazny. Ten ma za małą nóżkę i za małą rękę, więc ten też odpada, dlatego wybieram tego Spider-Mana. I to był bardzo dobry wybór, bo mnie przeniosło teraz do reszty portali i mogę w końcu wejść do tego mega strasznego, który ma taki wielki język zakręcony. No dobra, wskakuję tam, lecę! I przeniosło mnie chyba do gniazda pająka, bo tu są wszędzie pajęczyny, do których można się przykleić i wtedy już się z nich ciężko wydostać. Ale moim zadaniem jest chyba narysowanie tego Spider-Mana na tej białej ścianie. Spokojnie, ja jestem bardzo dobry rysunkowym i potrafię ładnie rysować Spider-Many. Musimy się tylko przejrzeć temu obrazkowi i zapamiętać, że on ma czerwoną tutaj nogę, tutaj niebieską. Chyba zapamiętałem obrazek, więc mogę zacząć go rysować. Musimy narysować w tym miejscu czerwoną jego stopę, która wygląda mega śmiesznie. Teraz resztę nogi, która idzie w ten sposób. Następnie jego udo, kolejną stopę. I dokańczamy jego nogę. Dobra, to wygląda mega śmiesznie. Pokolorowałem cały obrazek i teraz musimy dokończyć rysowanie reszty Spider-Mana, więc tutaj ma taki boczek, tutaj też ma taki on boczek. Następnie rysujemy jego cały tułów tutaj w tym miejscu. I czarnego Spider-Mana na klacie. I tak wygląda mój obrazek, ale pozwolicie, że go jeszcze dopracuję troszeczkę, żeby był mega realistyczny. Trochę mi zajęło dopracowanie tego obrazku, żeby był mega realistyczny, żeby mi gra zaliczyła go, ale skończyłem! I on wygląda w taki sposób, dosłownie tak samo jak ten rysunek. Trochę mi to zajęło, ale się postarałem. Możecie ocenić w komentarzach, jak to wygląda. Bo według mnie wygląda to mega realistycznie. Więc chodźmy teraz do innych portali. Na przykład Katnapa. Jak widzicie, za mną jest receptura na stworzenie własnego Spider-Mana. Jak możecie się domyślić, dzisiaj razem z Bibi stworzymy własnego Spider-Mana. A do tego będziemy potrzebować ręki Spider-Mana, nogi Spider-Mana, także i głowę Spider-Mana i jego klatę. Wow, Dini, nie mogę się doczekać, żeby stworzyć tego Spider-Mana. Szukajmy tych części. Ja też się nie mogę doczekać. Kumasz, że będziemy mieli własnego Spider-Mana na świecie i może jeszcze będziemy mogli się w niego zamienić. To najlepszy dzień w moim życiu. Moim też. Klikam przycisk, bo może o to chodzi, żeby kliknąć ten przycisk i wtedy zdobędziemy resztę części ciała. Dobra, Bibi, to ja klikam. I przeniosło nas do dziwnego pomieszczenia, którym jest parkour, ale na końcu możemy zdobyć nogi Spider-Mana i będziemy mieli pierwszą część ciała. Bibi, którą stronę wybierasz parkouru? Ja wybieram lewą. Jest, dzięki Bogu, wybrałeś tą trudniejszą. Na szczęście będę mógł przejść tą łatwiejszą. Skacz szybko, Didi, bo to jest takie proste i tu jest trampolina. Didi, a myślisz, że doskoczę tam do tej ostatniej trampoliny? Nie mam pojęcia, Bibi, czy tam doskoczysz. Próbuj. Raz i dwa i trzy. Nie. Nie udało się Bibiemu doskoczyć na tą trzecią trampolinę za pierwszym razem. Jak tam Bibi sobie skacze, to ja też teraz zacznę przechodzić ten parkour po blokach diamentowych. I wydaje mi się, że to będzie mega trudne, bo te bloki są strasznie blisko siebie. Ale jestem chyba bardzo dobrym już parkourzystą, bo trochę poskakałem już na tych blokach. Wow, Bibi, przeskoczyłem właśnie cztery klatki. Super jesteś, Didi, dawaj. Jej, słyszeliście, jestem super w parkoura. Dobra, zostały mi ostatnie trzy skoki. Raz, dwa, trzy. Jestem tutaj i mam nogi Spider-Mana. Trzeba je teraz zebrać. I gdy mamy już pierwszą część ciała od Spider-Mana, możemy teraz iść po kolei.
kolejne. Klikam przycisk i przeniosło nas do kolejnego pomieszczenia. Jak dobrze wiecie, przed chwilą zdobyliśmy nogi Spidermana, a teraz mamy chyba okazję zdobyć głowę Spidermana, tylko musimy narysować idealnie jego głowę. Czy ty, Bibi, będziesz w stanie narysować idealną jego głowę? Ja już rysuję, żeby narysować ładniej od ciebie. O nie, on zaczął przede mną, ty oszuście jeden. Muszę go teraz szybko dogonić, ale musimy też się mega starać, żeby ta głowa była idealna, tak jak na tamtym rysunku poglądowym, więc musimy stworzyć takie wielkie kółko. Najlepiej jak je pokolorujemy teraz na czerwono i pamiętajcie, Spider-Man ma takie fajne oczy groźne, więc musimy stworzyć też takie groźne oczy fajne, żeby przestępcy się bali. Idealnie tak jak teraz zrobiłem. Jak to super ancko wygląda! Teraz tylko musimy stworzyć taką pajęczynę na jego twarzy i nie, dobra, to wygląda mega realistycznie. Chyba wygram z Bibi ten konkurs i to ja dostanę głowę Spidermana. Na pewno nie wygrasz. Wygram z tobą bez problemu, bo ty nawet nie widzisz mojego rysunku, jaki on jest super. Dobra, ja już skończyłem swój rysunek i bez problemu wygrałem chyba z Bibim, bo to wygląda mega podobnie. Na pewno nie lepiej niż mój rysunek, Didi. Zresztą zaraz zobaczysz, ale wiesz co, ja go jeszcze nie skończyłem. No dobra, to jak ty go tam rysujesz, to ja na ciebie poczekam. Dobra, Didi, skończyłem. Jesteś na to gotowy? Jestem na to gotowy. Pokazuj swój super obrazek. No dobra, to już ci pokazuję. O, Bibi, jak to śmiesznie wygląda. To w ogóle nie przypomina tego obrazka. Przypomina bardziej niż twoje. Tak, to ciekawe, kto dostanie głowę. Za 3, 2, 1. Ej, to ja dostałem głowę do ręki od Spidermana. Spójrz, mój obrazek był o wiele lepszy niż twój. Ale twój obrazek wcale nie jest lepszy. Jest o wiele lepszy. Mój nawet ma białe tło, a twój nie ma białego tła. Nie zrobiłeś tła. Bibi przeniosło nas do labiryntu wypełnionego pełno pajęczyny. No, dlatego specjalnie wziąłem miecz, bo ja się boję pająków. Ja też się mega boję pająków i też mam drewniany mieczyk. Chodźmy najpierw może w lewo albo w prawo, gdzie chcesz iść? No to chodźmy w lewo! No dobra, to jak Bibi chcesz, to idziemy w lewo. Mam nadzieję, że tu jakąś część ciała od Spidermana dostaniemy. Tak, tu jest część ciała, bo są drzwi. Musimy tam szybko wejść, wchodź tu. O nie, tu są pająki, Bibi. Trzeba je szybko zabić. Biję! Biję, bo mnie zaraz zabije kolejny pająk, ostatni pająk. Tu jeszcze jeden, dobra. Jednak te pomieszczenie nie dało żadnych części ciała od Spidermana, tylko dostałem jakieś oko. Chodźmy może w drugą stronę, tam coś zdobędziemy. Tu jest pełno pajęczyn, Didi, i będziemy musieli przez nie przechodzić. Wiem, właśnie rozwaliłem dwie, ale tutaj nic nie było. Ej, tu są kolejne pajęczyny, jakie się ciężko rozwala. Jak ty tu przez to... Aha, przez to normalnie można przejść, ale jaja. Ej, tu są kolejne pajęczyny, dobra, rozwaliłem je. Ale ten labirynt jest mega straszny, bo w każdej chwili może mi jakiś pająk wyskoczyć na twarz. Ale tutaj nikogo nie ma. Nic tu nie ma, no nie, musimy chyba iść tutaj w gniazdo pająków, gdzie jest bardzo dużo pajęczyny. Wchodzę tu! Fuj, ale to nie fajnie. Ej, tu są ręce od Spidermana, biorę je. Jak możecie zauważyć, mam już ręce Spidermana, nogi od Spidermana, no i głowę. Brakuje nam tylko tułowiu. Brakuje nam tylko brzucha od Spidermana i będziemy mogli go stworzyć. I przeniosło mnie do kolejnego pomieszczenia, tylko nigdzie tutaj nie ma Bibiego. Pomocy, Didi, ratunku! Czy wy to słyszycie? Ktoś woła pomocy i to chyba był Bibi. Ciekawe, co jest w tej skrzynce. A w tej skrzynce jest jakaś super zbroja z jakimś laserowym pistoletem. Ubieram się i idę pomóc Bibiemu, bo chyba on jest w niebezpieczeństwie jakimś. Tylko zjem szybko sobie super złote jabłuszko i mogę iść ratować Bibiego. Wow, jaki tu jest wielki pająk! Jestem strasznym pająkiem i cię pokonam. Nie pokonasz mnie, ała, ale ty masz zasięg. Nie bij mnie, co ja ci zrobiłem. Pająku, wypuść mojego przyjaciela Bibiego. Wypuść go. Nigdy w życiu go nie wypuszczę. Gdzie ja jestem? Ile tu jest pajęczyny? Ale obrzydliwe to jest miejsce. Gin, pająku. Bibi, gdzie ty jesteś? Tu jestem, Didi, ratuj. O nie, ten pająk zamknął go do jakiegoś gniazda swojego. Muszę pokonać tego pająka. To są twoje ostatnie chwile życia. Zaraz cię po nie, nie pokonam. Straciłem właśnie amunicję. Muszę cię rączką bić. Odnowiła mi się amunicja. Mogę cię z powrotem bić. Gin, pająku, to są twoje ostatnie chwile życia. Jej, pokonałem tego pająka. Ocaliłem ciebie, Bibi. Możesz wychodzić z tego gniazda pająka. Super.
Super Didi, dziękuję ci za pomoc. Jezu, bałem się, że umrę. Dostałeś, Didi, ostatnią część Spidermana? Tak, właśnie w tym momencie dostałem ją do ręki, ale superancko możemy i stworzyć swojego Spidermana. Bibi, czy ty jesteś gotowy, żeby stworzyć swojego własnego Spidermana? Bo ja nie mogę się już doczekać. Didi, twórz tego Spidermana. No dobra, to będę go tworzył już. Jeżeli widzowie chcecie, żebym stworzył swojego Spidermana, to zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję. A więc potrzebujemy wstawić tutaj nogi w tym miejscu, tutaj głowę Spidermana, tutaj jego ręce w ten sposób i jego tułów. I w taki oto sposób wyszedł mi Spiderman. Bibi, udało mi się stworzyć tego Spidermana, zobacz. Ale ekstra Spiderman. Chciałbym być takim super Spidermanem jak on, mega mi się to podoba. Dzisiaj razem z Bibi będziemy wchodzić do wszystkich naszych ulubionych youtuberów. To są moi ulubieni youtuberzy, Didi, ale ekstra, że do nich wejdziemy. Ja też się bardzo cieszę, że do nich wejdziemy, bo możemy wejść dzisiaj do Baliona, Wojana, Ludźka i Lolo. Dobra, a mogę wybrać, do którego wejdziemy najpierw, proszę? O, jasne, że możesz wybrać, ale najpierw widzowie muszą zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję. No dobra, już na pewno zostawili, oni zawsze zostawiają, daj mi już wybrać. No dobra, to wybieraj youtubera, do którego wchodzimy. Ja kocham piosenki, a tutaj taki jeden youtuber nagrał super piosenkę i ona jest zielone, zielone. Chodźmy do Paliona. Dobra, to wchodzimy do Paliona. Biegajmy tam. Bibi, jesteśmy teraz w środku Paliona i to jest bardzo ciekawe przejście, bo nie ma żadnej drogi na ziemi. No i co my teraz zrobimy? Ja na pewno nie wskoczę do tej lawy. No ja też w sumie bałbym się wejść, ale spróbuję. Ej, wpadły mi się pale. Tu nie ma przejścia. Didi, oszołowie, wystarczyło tylko spojrzeć na sufit. To pewnie jest droga, którą musimy przejść. Faktycznie, nie zauważyłem tej drogi, bo tu jest wszystko zielone i to u góry też jest zielone. To ja będę szedł za tobą, albo będę parzał też w górę i muszę uważać, żeby nie wpaść znowu do tej lawy, bo było w niej naprawdę ciepło. Dlatego, Bibi, uważaj, ty już do końca doszedłeś, jak ty to tak szybko zrobiłeś? Jaki ty jesteś lamus, dawaj tutaj. Dobra, Bibi, ja już do ciebie powoli dochodzę i co tutaj jest teraz? Ile min? Musisz uważać, bo one zaraz wszystkie wybuchną. To jest pewne, że wybuchną, tylko nie wolno na nie stanąć, bo jak staniemy i będziemy szybko szli do końca, to wtedy na pewno wybuchniemy. Didi, ja kliknij na nie prawym przyciskiem. Bibi, nie każ mi tego robić, bo to na pewno wybuchnie. Nie, to nie ma prawa wybuchnąć. Serio, spróbuj. No dobra, spróbuję. Za bardzo mnie kusisz i mam ochotę to zrobić. Ale pod warunkiem, że widzowie na pewno zostawią łapkę w górę teraz. Dobra, Bibi, bądź ostrożny, bo klikam na to prawym. Ej, nic się nie dzieje. O, no to całe szczęście. Widzisz, mówiłem ci, że nic się nie stanie. Jesteś taki dziwny. Dziwny, ja jestem bezpieczny, bo się bałem, że wszystko to wybuchnie razem z nami. Zobacz, co tu jest, trampolino. Ale ja wysoko skaczę. Uhu! Ja też chcę tak wysoko skakać. Skaczę za tobą. O nie, to jest jakiś parkour. Kolejna trampolina. Nie wiem, jak ja się tam dostanę. Dobra, muszę się przygotować. Lecę. Jestem. Ale z ciebie, Bibi, jest dobry skoczek. Ja też muszę tak wysoko wyskoczyć, żeby tam dolecieć. Więc oglądaj i lecę do ciebie. Wow, ale wysoko się odbijam. I chyba to jest ten moment i doleciałem do ciebie. To teraz możemy iść wybrać innego youtubera. Wystarczy, że klikniemy ten przycisk. No dobra, Bibi, to teraz ja wybieram, do kogo wejdziemy. Skoro weszliśmy już do Paliona, to może teraz wejdziemy do Lolo. Co ty na to? No dobra, to wchodźmy do Lolo. Teraz kto szybciej pofarbuje wszystkie owce na kolor żółty, ulubiony kolor od Lolo, ten wygrywa. No to dawaj, ja na pewno wygram. Kiedy startujemy? 3, 2, 1. Szybko, widzowie, musimy zebrać żółte kwiatki, zrobić żółte barwniki i wtedy pofarbować wszystkie owce na kolor żółty. Tylko żeby mi wystarczyło barwników, bo i jest tych owiec naprawdę dużo, a mało jest barwnika. Mi już nie starczy barwników, ale wygrałem. Nie wygrałeś, bo nie pofarbowałeś wszystkich owiec. No bo ja już nie mam kwiatków, żeby ich pofarbować. Czekaj, może mi się uda. No nie, zabrakło mi dwóch kwiatków. Ej, Didi, tam za tą owcą były kwiatki. W sumie to dosyć dużo kwiatków, mam aż 7 barwników i nie wiem, czy się z tobą podzielę. Podziel się ze mną, proszę, chciałbym ukończyć ten poziom, żeby pójść do kolejnego youtubera, a brakuje mi dwóch barwników tylko. Dwóch barwników, no dobra, to w takim razie trzymaj! I ja teraz wygram, haha, wygrałem! No to nie fair, dlaczego ty wygrałeś, dlaczego ty miałeś więcej kwiatków? Dobra, to przechodźmy do kolejnego youtubera. Niesamowicie jest w środku, Lolo, a teraz ty wybierz, do jakiego youtubera wejdziemy, Bibi. Wejdźmy do Ludźka, bo on ma taki super kolor, wchodzimy, Didi! Ja też wchodzę za
tobą do Luczka. Nie mogę się doczekać, aż tam wejdę. Dobra, Bibi, weszliśmy teraz do Luczka i co my tu musimy zrobić? No, nie mam pojęcia, ale widzę, że tutaj mamy jakieś pędzle, to może musimy coś narysować. Ciekawe, co takiego będziemy musieli rysować, ale chwila. Tu jest Buda, więc chyba Budę musimy namalować i kto najładniej, ten wygrywa kość. No dobra, to namalujmy w takim razie Budę. Ciekawe, kto lepiej narysuje, ale widzowie, musicie się skupić, bo to wy będziecie oceniać w komentarzach, kto lepiej namaluje Budę. Więc Bibi, 3, 2, 1, start, zaczynamy! Nie, to nie fair! Czemu nie fair? Postrzegłem cię, że już zaczynamy. Ja namaluję o wiele ładniejszą od ciebie Budę, bo ja się postaram, nie to co ty. Ty nigdy nie malujesz ładniej ode mnie, więc na pewno nie wygrasz. Mogę się założyć, że tym razem z tobą wygram, bo mam super pomysł na tą Budę. I już prawie kończę. Jakim cudem ty tak szybko niby kończysz? Nawet ja tak szybko nie kończę. Bo jestem mistrzem w rysowaniu, Bibi. Teraz patrz, ja już kończę robić Budę. I co? Skończyłem, ale jeszcze, żeby ci dać fory, zrobię drzewko. I widzowie, tak reprezentuje się mój rysunek Budy. Ciekawe, jak wygląda rysunek od Bibiego. No, mój rysunek wygląda tak, że ja go nawet jeszcze nie skończyłem. Ale już powoli go kończę i wtedy na pewno przegrasz. Nieprawda, ty przegrasz, bo jesteś giga słabiakiem. Dobra, Bibi, jak ci idzie? Skończyłeś już? Tak, właśnie skończyłem. I co uważasz? Wow, uważam, że twój rysunek jest naprawdę śliczny i tu nawet widzowie nie są potrzebni, bo powiem ci, że chyba ze mną wygrałeś. Od początku mówiłem, że z tobą wygram. Bo mój rysunek w ogóle nie przypomina Budy, tylko jakiś domek, a twój ma nawet pieska w środku. Dobra, Bibi, to teraz narysujmy kość. Uwaga, 3, 2, 1, start! Muszę się, widzowie, teraz naprawdę postarać zrobić bardzo ładną kość, bo inaczej przegram z Bibim. W sumie co tu więcej rysować? Moja kość prezentuje się tak, ja już Bibi skończyłem. Tak szybko skończyłeś? Nawet ja tak szybko nie skończyłem. Ale tu jest tylko kość do narysowania, tu nawet nie trzeba się starać, bo i tak z tobą wygram. Dobra, nie skończyłem. Wow, twoja kość jest o wiele ładniejsza od mojej. Jak ty to robisz? No, ja naprawdę nieźle rysuję. Ale widzowie, nie mówcie Bibiemu, ale ja troszeczkę oszukam, bo Bibi będzie myślał, że ja go narysuję. A tak naprawdę, to kupiłem obrazek od pieska i go postawię i będę udawał, że ja go namalowałem. No dobra, Bibi, to ja już startuję i też zaczynam rysować. Ale mi dobrze idzie w tym malowaniu tego rysunku. Tak, dobrze, tutaj troszeczkę białego dodam. Mój piesek będzie w ogóle cały biały. To niech se będzie, i tak narysujesz obrzydliwego. Nieprawda, bo mój piesek jest o wiele śliczniejszy od twojego. Bibi, chyba muszę cię poinformować, że przegrałeś ze mną. Jak to przegrałem z tobą? To jest mój rysunek, który namalowałem. Ej, ja znam te rasy! A, no bo mam takiego psa. Wiedziałem, dlatego takiego narysowałem. No dobra, wygrałeś. Ha, bo twój jest naprawdę śmieszny. Chyba widzowie musicie ocenić, kto wygrał konkurs w rysowaniu. Widzowie, byliśmy już u Paliona, Lolo i Luczka. I wystarczy, że wejdziemy teraz do Wojana i odwiedzimy naszych wszystkich ulubionych youtuberów. Bibi, jesteś na to gotowy? Tak, jestem gotowy, wchodźmy szybko. To wbiegajmy. I weszliśmy właśnie teraz do skina od Wojana i tu musimy chyba kopać diamenty. Dobra, Bibi, chyba w tym miejscu musimy zacząć kopać, ale to będzie męczarnia jakaś. My to będziemy kopać tak długo, Didi, że ja wolę o tym nie myśleć. Ja wiem, ale ciekawe, po co my to w ogóle kopiemy? Dobra, musimy to wykopać wszystko, kop przede mną. Ale dużo diamentów, ja kocham diamenty. Jakaś skrzynka. Co w tej skrzynce jest? Diamentowe kilofy, dawaj, dam ci jeden. Dobra, Bibi, odblokował się kolejny poziom, dawaj, kopiemy tutaj. Zacznij się postaraj bardzo dobrze to kopać, bo... Wow, co to za wybuch, Bibi, był? Ała, wszystko mnie boli, to wybuchło. Ale się wystraszyłem tego wybuchu, naprawdę. Ale spójrz, odblokowała się skrzynka. Jakie tu są super kilofy. Pokaż mi ten kilof, on jest jakiś ekstra. No, ten kilof jest potężny, jej się jeszcze do tego świeci cały i... Wow, on kopie cztery naraz. Zaś coś wybuchło, co ten Wojan ma w sobie? Nie wiem, ale Didi, ten kilof jest taki, ała, ekstra. Podoba mi się on, możemy kopać teraz coraz szybciej te diamenty. Wow, ale tu są wybuchy, ja tu ginę zaraz. Ile tu jest ognia, musimy szybko znaleźć skrzynkę w tym miejscu. Wow, znalazłem guzik, możemy stąd wracać już. Wracajmy.